Drodzy przyjaciele, ten festiwal, ta konferencja Szkoły z Klasą 2.0 wzbudza we mnie takie uczucie przyjaźni, sympatii i serdeczności. W ubiegłym roku uczestniczyłem wcześniej, także tym razem nie mogę uczestniczyć ze względu na te obowiązki związane z pracą w Parlamencie Europejskim. Ale cieszę się, że znowu się spotykacie. Cieszę się, że ta dbałość o jakość szkół, praca z uczniami, rozwój nauczycieli, nowe pomysły, nowe programy, że to wszystko idzie do przodu. Szkoła jest najważniejsza, edukacja jest najważniejsza. Dzisiaj, kiedy świat tak przyspiesza, rozumiemy, że edukacja musi być inna i że tak naprawdę w edukacji nie chodzi tylko o to, żeby nauczyć się czegoś, tylko żeby nauczyć się uczenia się przez całe życie, od najwcześniejszej fazy do tego okresu, kiedy już wydaje się, że jesteśmy u schyłku, a ciągłe uczenie się dodaje nam nowej energii. To jest ważne, żeby ta klasa 2.0 i szkoła 2.0, czyli używanie nowych technologii do uczenia się i uczenia się uczenia, żeby się rozwijało. Obiecałem w ubiegłym roku, że może kiedyś w Brukseli taki festiwal Szkoły 2.0, Szkoły z Klasą zorganizujemy. Może nie w tak wielkiej skali, jak to dzieje się w Centrum Nauki Kopernik, może w mniejszej, ale chciałbym Was zaprosić i może jesienią albo przyszłą wiosną, przed kolejną edycją Waszej konferencji, Waszego spotkania to się uda. Trzymam kciuki, żeby było fajnie, żebyście się ciągle uczyli i żebyście się uśmiechali, bo to w uczeniu się też jest ważne.